27 listopada wspominamy błogosławionego Bernardyna Sfossa, prezbitera. Bernardyn urodził się w 1420 roku w Fossa we włoskiej diecezji Aquila. Pochodził ze starego szlacheckiego rodu. Uczył się początkowo w Aquila, a prawo kanoniczne i cywilne studiował w Perugii. W 1445 roku zrobił doktorat, a nieco później otrzymał w Stronconę habit franciszkański z rąk świętego Jakuba z Marchi. Był dwukrotnie prowincjałem w Abruzji, a także w Bośni i Dalmacji. Był także prokuratorem generalskim przy kurii rzymskiej. Dwukrotnie proponowano mu biskupstwo w Aquila, ale pokora sprawiła, że nie przyjął tego zaszczytu. Chciał być naśladowcą świętych Bernardyna ze Sieny i Jana Kapistrana poprzez oddanie się kaznodziejstwu, pracom misyjnym, a w ostatnich latach życia pisarstwu. Zabiegał o porozumienie między franciszkanami konwentualnymi a obserwantami, czyli bernardynami. Zmarł 27 listopada 1503 roku w San Giuliano, a jego kult został zatwierdzony 26 marca 1828 roku przez papieża Leona XII. Bernardyn pozostawił po sobie sporo rękopisów. Jest m.in. autorem pierwszego życiorysu świętego Bernardyna ze Sieny. Z dzieł historyczno-teologicznych wydano m.in. Kronika Fratrum Minorum de Observantia, w której przedstawiał historyczne dzieje grupy obserwanckiej w zakonie. Następne jego dzieło to Provinciale Divini Bernardini Cenobia, w którym opisał 15 klasztorów obserwanckich. W Biblioteka Marsjana w Wenecji znajduje się około 500 rękopisów z mowami żałobnymi i kazaniami okolicznościowymi wygłoszonymi przez błogosławionego Bernardyna. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Bernardyn wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam.